Wiecie co, dzisiaj nie będzie żadnego dowcipu na start. Wiecie, w co kliknęliście? Pełna powaga. Ostatnio przeczytałem książkę Armageddon Maxa Hastingsa o upadku Niemiec w 1944-1945 roku. I z naszej perspektywy jest tu coś szczególnie ciekawego, bo autor poświęca 8 stron Powstaniu Warszawskiemu. Autor nie unika trudnych tematów, takich jak zbrodnie niemieckie na cywilach, które prawdopodobnie są pod pewnymi względami nawet istotniejsze niż militarny aspekt powstania. Ale przejdźmy do podsumowania, bo ilu Niemców zginęło w powstaniu? I Max Hastings podaje liczbę 17 tysięcy zabitych Niemców, z czego 9 tysięcy miało zginąć w pierwszych 3 tygodniach powstania. Wiecie co? Zapamiętajmy tę liczbę, bo coś jest z nią nie tak. Czy 17 tysięcy Niemców to nieco za dużo? Sprawdźmy inne książki. I wiecie co, nie będę sprawdzał, kto od kogo kopiował, ale Norman Davies podaje właśnie te 9 tysięcy zabitych Niemców w pierwsze 3 tygodnie. Sprawdziłem jeszcze wersję PDF książki Warsaw 1944 szalenie popularnego wydawnictwa Osprey i tam autor podaje dane 16 tysięcy zabitych i 9 tysięcy rannych Niemców. Okej, zapamiętajmy tę liczbę również, ale to jeszcze nie wszystko, bo Richard Evans w swojej kapitalnej książce Wojna III Rzeszy podaje dane sumarycznie 26 tysięcy zabitych tych rannych i zaginionych Niemców. Podsumujmy. Max Hastings, Norman Davies, Richard Evans, wydawnictwo Osprey. Mówimy tutaj o szalenie wielkim zasięgu, jeśli chodzi o wydawniczy rynek popularnych książek historycznych. To są dane, które trafiają do zachodniego odbiorcy. I jak widzimy, każda z tych książek ma nieco inne dane, jeśli chodzi o szacunek niemieckich strat, które są poprawne i czy w ogóle mają sens. Zadajmy więc pytanie, ilu Niemców naprawdę zginęło w Powstaniu Warszawskim i skąd wzięły się te liczby? Przyjrzyjmy się najpierw tym nieszczęsnym 17 tysiącom zabitych Niemców. Dla pewnej prostoty w liczbie zabitych Niemców będę wrzucał wszystkich hitlerowskich żołnierzy w niemieckich mundurach. Wiecie o co chodzi, na tym etapie wojny cudzoziemców w niemieckiej armii było już całkiem sporo. Okej, 17 tysięcy to dużo czy mało w przeciągu 2 miesięcy walk? Sprawdźmy inne kampanie, inne bitwy II wojny światowej. W czasie kampanii wrześniowej Niemcy na Polskę rzucili 1 800 000 żołnierzy, tysiące czołgów i samolotów. Polska wystawiła zaś 1 000 000 żołnierzy. I nie miejmy złudzeń, to było kolosalne starcie. Straty niemieckie przez nieco ponad miesiąc walk wyniosły 17 tysięcy zabitych i 37 tysięcy rannych. W kampanii 40 roku między 10 maja a 25 czerwca na terenie Francji, Belgii i Holandii brało udział już ponad 3 miliony niemieckich żołnierzy, z czego zginęło 27 tysięcy, a 110 tysięcy zostało rannych. W czasie kampanii stalingradzkiej, która trwała 5 miesięcy, 1 tydzień i 3 dni, Niemcy stracili zabitych, rannych, zaginionych i wziętych do niewoli około 400 tysięcy żołnierzy. Ale tu po raz pierwszy Niemcy dali się otoczyć, a to właśnie w przegranych kampaniach traci się najwięcej. W mniejszej perspektywie niemiecka grupa Armii Don miała w grudniu 1942 i w styczniu 1943 roku stracić prawie 13 tysięcy zabitych i prawie 40 tysięcy rannych. Do tego doliczmy jeszcze 5 tysięcy zaginionych. Mówimy tu o grupie armii, która... króliki. Mówimy tu o grupie armii, która brała udział w najbardziej desperackiej próbie dotarcia do Stalingradu, oblężonego już przez świetnie wyposażone sowieckie dywizje. Okej, ostatni przypadek walki o Arnhem w trakcie kampanii Market Garden. W 9 dni Niemcy mieli stracić około 1300-1700 zabitych w walce z dywizją spadochronową, wspartą jeszcze przez polską samodzielną brygadę. Oznaczałoby to, uśredniając, 144-188 zabitych na dzień. Okej, starczy tych danych. Mamy kilka przykładów kampanii i bitew na bardzo różne poziomie. Co z tym powstaniem? 9 tysięcy zabitych Niemców w pierwsze 3 tygodnie powstania oznaczałoby 428 zabijanych Niemców dziennie. Oznaczałoby to, że powstańcy są znacznie bardziej skuteczni w zabijaniu Niemców niż spadochroniarze pod Arnhem. Rzecz w tym, że spadochroniarze raczej byli dobrze, choć lekko uzbrojeni, ale przynajmniej każdy z nich miał karabin czy pistolet maszynowy. I do tego problemu jeszcze wrócimy. Oczywiście pamiętajmy, charakter walk był inny. Brytyjczycy nie poradzili sobie jakoś wyśmienicie, większość zrzuconych oddziałów nie dotarło nawet do Arnhem. Chaos i problemy komunikacyjne pogrążały plan aliantów. Ale to nie tak, że Powstanie Warszawskie poszło zgodnie z planem. Ale jednak 9 tysięcy zabitych Niemców w 3 tygodnie oznaczałoby potężne straty zadane przez formacje, jakby nie patrzeć, partyzanckie i niezbyt dobrze uzbrojone. Co więcej, całościowe straty 17 tysięcy zabitych wskazywałyby na jedną z najkrwawszych bitew, w których mieliby brać udział niemieccy żołnierze. W walkach o Warszawę przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy w niemieckich mundurach, z czego zależnie od intensywności walk i okresu powstania tych żołnierzy było 20 albo 50 tysięcy. Mówimy o takich widełkach. Więc 17 tysięcy zabitych Niemców oznaczałoby straty wręcz
łamiące dla całej formacji. W kampanii wrześniowej wzięło udział 1 800 000 niemieckich żołnierzy, z czego zginęło w przeciągu miesiąca 17 tysięcy. Oznacza to straty poniżej 1%. Jeśli uznalibyśmy, że w przeciągu miesiąca niemieckie siły mogą tracić 1% żołnierzy, tak siły liczące 50 tysięcy żołnierzy straciłyby zaledwie 1000 zabitych. Wróćmy do grupy Armii Don w grudniu i styczniu przełomu 1942-1943 roku. Była to spora formacja składająca się z 20 dywizji i każda z nich po kilkanaście tysięcy ludzi. Grupa Armii Don była krótkotrwałym bytem, do tego mocno poobijanym m.in. za sprawą nieudanej próby przebicia się do okrążonej 6 Armii i mogła liczyć z 300 tysięcy ludzi. Niestety nie mam tutaj konkretnych danych. I wróćmy do tego, że w 2 miesiące poniosła ona straty w wysokości niecałych 13 tysięcy zabitych i 5 tysięcy zaginionych. A więc grupa niemieckiej Armii walcząca jak równy z równym z Armią Czerwoną miałaby odnieść podobne straty w przeciągu 2 miesięcy jak Niemcy w Powstaniu Warszawskim, ale procentowo znacznie mniejsze straty, jeśli popatrzymy na to, jak duża była grupa Armii Don. Czy to w ogóle byłoby możliwe? Czy rzeczywiście z perspektywy niemieckiej Powstanie Warszawskie byłoby doświadczeniem tak traumatycznym, że porównywalnym, jak czasami się porównuje, tylko do Stalingradu? Zacznijmy od tego, że to wedle Aleksandry Ricci, autorki książki Warszawa 1944, Tragiczne Powstanie, to Himmler miał nazwać sierpniowe walki kolejnym Stalingradem. Tylko co Himmler mógł o tym wiedzieć? Na przełomie 1942-1943 roku Himmler był zaangażowany w eksterminację ludności na terenach okupowanych, gdy od Auschwitz do Stalingradu było 2000 km. Himmler bez żadnego wcześniejszego doświadczenia został dowódcą armii rezerwowej dopiero latem 1944 roku. Jednym słowem, nie wiedział, jak wygląda wojna i jego opinia jest tak naprawdę niewiele warta, bo prawdopodobnie podszyta histerią samego autora. Stalingrad oznaczał walkę równego z równym, przynajmniej pod pewnymi względami. Sowieci rzucili przeciwko Niemcom lotnictwo i artylerię i stopniowo coraz lepiej przygotowane jednostki, aby ostatecznie zamknąć Niemców w okrążeniu. Jednym słowem, Stalingrad dla Niemców ma dwa rozdziały. Bardzo ciężkie walki o miasto, a później desperacką obronę, w której to 6. Armia została otoczona i praktycznie pozbawiona wsparcia. Oczywiście z perspektywy niemieckiej Powstanie Warszawskie miało kompletnie inny przebieg i po kilku dniach chaosu Niemcom udało się ograniczyć powstanie do kilku dzielnic. Jednym słowem, porównanie niemieckie perspektywy z Warszawy i Stalingradu nie mają większego sensu. Była to kompletnie inna skala, inny przeciwnik. Bo co najważniejsze, aby zabić 17 tysięcy Niemców, naprawdę trzeba mieć sporo własnych żołnierzy i jeszcze do tego dobrze uzbrojonych. Przyjrzyjmy się statystykom uzbrojenia powstańców warszawskich. Aleksandra Ricci podaje w swojej książce, że Monter, czyli Antoni Chruściel, dowódca sił powstańczych, przyznawał się do takiego oto uzbrojenia swoich oddziałów na dzień 1 sierpnia. 1000 karabinów, 1700 pistoletów, 300 pistoletów maszynowych, 7 karabinów maszynowych i 25 tysięcy granatów. Cały okręg warszawski AK miał mieć tej broni znacznie więcej, ale nie dotarła ona na czas do oddziałów i podobnie jak i sama mobilizacja była tylko częściowo skuteczna. Realnie mamy tutaj dobrze uzbrojone zaledwie 2-3 bataliony, około 1500 ludzi. Pierwsze dni powstania oznaczały także zdobycie kolejnych setek broni, a w zrzutach alianckich do początku września dotarło do powstańców kolejne 1000 stenów, 250 piatów i 19 tysięcy granatów. To spory zastrzyk. Ale i tak mówilibyśmy tutaj o potencjalnie niesamowitym wyczynie, zabiciu 17 tysięcy Niemców przez gorzej wyposażonego przeciwnika, do tego pozbawionego wsparcia artylerii i lotnictwa. Przyjrzyjmy się jeszcze stratom samych powstańców, bo tych w walce miało zginąć między 15 a 18 tysięcy. Jednym słowem, jeśli odliczymy straty cywilne, tak powstańcy mieliby zachować neutralny albo nawet pozytywny współczynnik strat. I to jest bardzo trudne do obrony, jeśli wiemy, jak słabo byli wyposażeni powstańcy. Z jednej strony formacje kompletnie nieprzygotowane rzucane były do daremnych, nierównych walk. Z drugiej strony elitarne polskie oddziały wykrwawiały się w obronie na przykład cmentarzy wolskich. Oddziały KDW na pewno mocniej odgryzały się Niemcom, ale mówimy tu o 2000 najlepiej wyposażonych żołnierzy. I gdy siły polskie stopniowo słabły, tak Niemcy przeciwnie, do walk rzucali coraz lepiej przeformacje. Ale jest jeszcze jeden argument mający tłumaczyć wysokie straty Niemców. Założenie, że strona atakująca dobrze okopane pozycje powinna ponosić wyższe straty niż obrońca. Brzmi to logicznie, ale w warunkach raczej wyrównanych sił, a przynajmniej wyrównanych technologicznie. Na frontach I i II wojny światowej procentowo największe straty na poziomie 60% zadawała artyleria i tej oczywiście powstańcom brakowało. Poza tym Niemcy mogli rotować oddziały, dozbrajać je i wspierać z powietrza.
Faktycznie lokalnie Niemcy mogli ponosić relatywnie wysokie straty, ale przy podboju kolejnych dzielnic to obrońcy ostatecznie tracili więcej. Nie mając się gdzie wycofać, byli wykańczani od 1000 ciosów w licznych i zawsze nierównych walkach. Dla kontekstu przyjrzyjmy się bitwom o Wysepki Pacyfiku, gdzie Japończycy nieraz byli stawiani w sytuacji desperackiej obrony przed przeważającymi pod każdym względem siłami wroga. Choć i tu z zastrzeżeniem, że Japończycy nadal byli w lepszej sytuacji niż powstańcy. I tak, mimo że Amerykanie byli stroną atakującą i że ponosili relatywnie wysokie straty, tak nigdy nie ponieśli ich większych niż Japończycy. Na Okinawie na przykład zginęło do 20 tysięcy amerykańskich i nawet do 80 tysięcy japońskich żołnierzy. Tym samym należałoby obalić mit, że obrońca ponosi wyższe straty. Tak może być tylko w momencie, gdy to obrońca pozostanie stroną zwycięską. Nabudowaliśmy szeroki kontekst, który wskazuje nam jedno, że obrona stanowiska, że w Powstaniu Warszawskim zginęło 16 czy 17 tysięcy Niemców, jest bardzo trudna do obrony. Ale jest jeszcze jeden problem tych klasycznych statystyk. 17 tysięcy zabitych Niemców i 9 tysięcy rannych. Co tu nie gra? Co dziwi mnie w tych wszystkich książkach, które wcześniej cytowałem, to to, że autorzy, bardzo doświadczeni historycy, podają w ciemno dane, których bardzo trudno obronić także z jednego powodu. Jakim cudem rannych Niemców było mniej niż zabitych? Jak pokazaliśmy wcześniej, przeważnie na jednego zabitego przypada 3, 4, a nawet 5 rannych. A więc Powstanie Warszawskie miało być nie tylko bardzo skuteczne w zabijaniu Niemców, ale miało być też wyjątkowe pod względem statystyk zabijanych i rannych Niemców. Gdybyśmy przeprowadzili, nazwijmy to w skrócie, inżynierię wsteczną, tak z 9 tysięcy rannych Niemców wyszłoby nam ilu zabitych? 2-3 tysiące. Okej, jeśli mamy tyle wątpliwości wobec tych starych danych, to skąd one się wzięły i dlaczego są tak często powtarzane? Pierwszy dokument dotyczący niemieckich strat w Warszawie powstał 5 października 1944 roku i w raporcie tym głównodowodzący sił niemieckich generał SS Erich von dem Bach-Zelewski podsumowywał, że stracił 1500 poległych i 7500 rannych, w sumie 9000 zabitych i rannych. A więc mamy te magiczne 9000, jedną z liczb, które pojawiają się ciągle w tych statystykach, ale nie mówimy tutaj o 9000 zabitych Niemców przez pierwsze 3 tygodnie, ani o 9000 rannych Niemców przez całe powstanie. To dlaczego Hastings, Davis i Evans piszą coś kompletnie innego? Otóż 2,5 roku po upadku powstania von dem Bach-Zelewski znowu trafił do Warszawy i w warszawskim więzieniu miał podać inne dane. 10 tysięcy zabitych, 7 tysięcy zaginionych i 9 tysięcy rannych. Tym samym widzimy, że wersja wydarzeń uległa zmianie. W trakcie wojny dowódca raportował co innego, a co innego opowiadał w Warszawie 2 lata po skończeniu wojny. I właśnie z tych danych, z tych drugich danych podanych w Warszawie wynikałoby, że 10 tysięcy zabitych i 7 tysięcy zaginionych sumowałoby się w to, kluczową liczbę 17 tysięcy zabitych Niemców, gdyż tak domyślnie można traktować wszystkich zaginionych w walce miejskiej. Co innego mogłoby się z nimi stać? I teraz pytanie, komu wierzyć? Von dem Bach-Zelewskiemu, który był dowódcą SS, czy von dem Bach-Zelewskiemu, który był świadkiem oskarżenia? No właśnie. Bo faktycznie von dem Bach-Zelewski na czas rozpraw w Norymberdze przyjął rolę świadka oskarżenia i w ten sposób zrzucał winę za zbrodnie niemieckie w Warszawie na innych dowódców Wehrmachtu. Göring miał nawet rzucić w jego kierunku. Ten zdrajca, ta wstrętna świnia, przeklęty sukinsyn, był najbardziej krwawym mordercą w całym tym cholernym układzie. Sprzedaje duszę, żeby uratować swoją śmierdzącą skórę. Von dem Bach-Zelewski został też świadkiem oskarżenia w procesie Ludwika Fischera, czyli gubernatora Warszawy. I to właśnie po to przyjechał do Warszawy w 1947 roku. I to właśnie wtedy opowiadał nowe dane niemieckich strat. W tym kontekście dostajemy człowieka, który błyskawicznie zrzucił ciuszki na ziola i mordercy. I wyobraźmy to sobie. Przyjeżdża 2,5 roku po wojnie do Warszawy, w której zniszczeniu sam brał udział. A więc co mogłoby mu pomóc podanie nieco zawyżonych niemieckich strat w Powstaniu Warszawskim? Może w ten sposób chciał się przedstawić w nieco niewinnym świetle jako dowódca niekompetentny albo taki, który docenia siłę przeciwnika. Bo wiecie, nic tak nie cieszy Polaków jak docenienie ze strony przeciwnika, jak słowa porównania Warszawy do Stalingradu, czy takie symbole jak zostawienie polskiemu dowódcy szabli po przegranej bitwie. Oczywiście jest jeszcze inny argument, być może raport z czasu wojny był zaniżony, być może straty niemieckie nie były wcale aż tak niskie.
jak to wygląda historycznie? Czy Niemcy ukrywali wewnętrznie wysokość strat? Odpowiedź jest prosta. Nie, nie robili tego wewnętrznie, liczyli straty jak najbardziej precyzyjnie. Natomiast oczywiście poziomu strat nigdy nie starali się ujawniać na zewnątrz, a więc nie przeczytamy w godzinowej gazecie wydawanej w Polsce, ilu Niemców zginęło pod Stalingradem. W większości wypadków, szczególnie wtedy, kiedy Niemcy wygrywali, tak ich raporty strat były bardzo precyzyjne i trafnie oddawały stan faktyczny. Dopiero w drugiej połowie wojny liczenie strat niemieckich przysparza problem samym Niemcom, dlatego że w momencie, kiedy upadają całe armie, tak trudno doliczyć się, ilu tak naprawdę straciliśmy zabitych, rannych i zaginionych. Wiele tabel strat, zależnie od metodologii i od momentu, w którym liczono te straty, może sobie przeczyć, ale oddaje pewien wzór, który jest oczywiście trafny i wskazujący na coraz bardziej rosnące straty niemieckie. Weźmy takiego Goebbelsa, który musiał mieć dobre dojścia do wewnętrznych danych i on w swoich dziennikach mówi o 200 tysiącach zaginionych żołnierzy w styczniu 1943 roku. Liczy tam też wziętych do niewoli pod Stalingradem. Tabele z lat 60. nieco bardziej precyzyjne mówią już o 127 tysiącach zaginionych. A więc mamy tutaj rozbieżność, ale zwróciłbym uwagę na to, że Goebbels raczej przesadzał w drugą stronę ze stratami niemieckimi. A więc to nie jest tak, że Niemcy wewnętrznie potrafili się oszukiwać co do powagi pewnych bitew czy strat na przykład odniesionych pod Stalingradem czy w północnej Afryce. Co więcej, Goebbels potrafił świetnie przekuć rosnące niemieckie straty w coraz mocniejszą kampanię propagandową. Mówimy tutaj o przejściu na dosłownie wojnę totalną. Reasumując, Niemcy mogliby oszukiwać siebie i innych co do wpływu porażki pod Stalingradem, czy też w temacie wpływu cudownych broni Hitlera na przyszłość wojny. Natomiast w temacie śmierci produkowali bardzo skuteczną rachunkowość. Na obronę oficjalnego raportu von Dembacha-Zelewskiego wskazuje jeszcze ten charakterystyczny stosunek strat między zabitymi i rannymi. 1500 zabitych i 7,5 tysiąca rannych. Wskazywałoby to na 4,75 do 1. Ale to jeszcze nie koniec argumentacji przeciwko raportowi, gdyż jeśli nawet 17 tysięcy zabitych Niemców to za dużo, to co tak naprawdę raportował dowódca SS? Co w sumie liczył? Przecież dopiero 5 sierpnia przejął on dowodzenie nad wszystkimi niemieckimi oddziałami walczącymi w Warszawie. Ale w tym czasie, w tym rejonie, poza oddziałami von Dembacha-Zelewskiego, znalazły się jednostki Luftwaffe, siły pancerne przechodzące przez Warszawę oraz załogi obiektów, np. budynków Pasty. I one nie podlegały dowódcy SS. Kontrargument zakłada więc, że von Dembach-Zelewski nie liczył wszystkich hitlerowców, tylko rzecz jasna straty podległych mu oddziałów. W ten sposób całościowe straty mogły być większe o kilkuset zabitych. Do tego dochodzi chaos pierwszych dni powstania, które mogłyby zmieść pojedyncze oddziały i podnieść przede wszystkim liczbę zaginionych. Pamiętajmy też, że w stratach niemieckich liczymy tylko żołnierzy, gdy gestapowcy i przedstawiciele administracji też byli zabijani przez Polaków na miejscu. Do tego w Warszawie żyli niemieccy cywile i Volksdeutsche, na których dochodziło do samosądów. Tutaj znowu na oko trzeba mówić o kilkuset ofiarach. Do tego dochodzi problem szerszych kalkulacji. Straty w powstaniu Niemcy mieliby z czasem sumować ze wszystkimi stratami poniesionymi w regionie Warszawy latem i jesienią 1944 roku. Nie pomaga to w liczeniu konkretnych, właściwych strat powstaniu. Ale w ten sposób, starając się uzupełnić raport von Dembacha-Zelewskiego, dochodzimy do liczby całkiem wiarygodnej, około 2,5 tysiąca zabitych oraz ilu? 10 tysięcy rannych. Jednym słowem, gdy zsumujemy wszystko, wychodzi nam około 12 tysięcy zabitych i rannych Niemców. I co ciekawe, już w trakcie wojny podpułkownik Felicjan Majorkiewicz z AK szacował niemieckie straty na 10-12 tysięcy zabitych i rannych. Czyżby więc po prostu najstarsze raporty, zarówno ten raport polski, jak i raport niemiecki, były najbliższe prawdy? Szczerze, na to wygląda. Niestety w PRL-u liczby von Dembacha-Zelewskiego z 1947 roku zaczęły żyć własnym życiem. Hasło 17 tysięcy zabitych Niemców przez dekady stało się jedną z kluczowych narracji wokół powstania. I dzisiaj zachodni historycy, zakładam, że w dobrej wierze, kopiują te liczby w gorszej czy w jeszcze gorszej postaci, bo przypomnijmy, miesza się tam rannych, zaginionych, zabitych w dziwnych proporcjach. Rzecz też w tym, że ostatecznie jak wszystko w 2021 roku, tak i liczenie niemieckich strat w powstaniu zaczęło być sprawą ocierającą się o politykę. Podawanie strat niemieckich na poziomie 2000 zabitych jest domeną publikacji raczej krytykujących koncepcję powstania warszawskiego, natomiast podawanie tych klasycznych 17 tysięcy zabitych Niemców jest prawdopodobnie próbą osłody całej warszawskiej tragedii. I przyznam szczerze, że oba stanowiska są bardzo niebezpieczne, bo zakładają interes
autora w obronie danego wyniku strat. A ja proponowałbym stanowisko środka, bo jakaby nie była prawdziwa liczba zabitych Niemców w Powstaniu Warszawskim, tak nie uwłacza ona w żaden sposób odwadze polskich żołnierzy. Po prostu Powstania Warszawskiego nie da się potraktować jak kolejnej bitwy II wojny światowej z pieczołowitym liczeniem zabitych, rannych, zaginionych, zniszczonych czołgów i wystrzelonych pocisków. Na szali było coś więcej niż kilku tysięcy zabitych Niemców. Tu chodziło o niepodległość, zarówno od nazizmu, jak i komunizmu. I jak wyszło i jak należałoby oceniać decyzję o wybuchu powstania, to już jest temat na kompletnie inny odcinek. No i cóż, to tyle. Koniec programu. Obiecuję, że następnym razem wezmę się za coś lżejszego.